Hej kochani, ja Was witam dzisiaj we vlogu. To jest kontynuacja w ogóle tej serii z życia grubasa i dzisiaj postanowiłam, że nagram Wam takiego vloga, ale to nie będzie jakiś zwykły vlog, tylko to będzie... Patrzę się w obiektyw, tak próbuję. To nie będzie jakiś zwykły vlog, czyli co dokładnie będę dzisiaj robić, tylko to nie będzie vlog z życia grubasa, czyli będę Wam pokazywała po pierwsze posiłki, potem Wam może pokażę, jak będę szła na spacer i w ogóle opowiadam Wam trochę, jakie ćwiczenia wykonuję. I wiecie, to będzie taki w miarę krótki vlog, właśnie co jem i jak to jest z tym moim życiem, jeżeli chodzi o dietę. Więc tak, dzień zaczynamy oczywiście od wody cytryny. Tu jest zwykła woda mineralna i wciśnięta tak z 1/4 cytryny. Bardzo sobie zaczynam dzień właśnie tej wody cytryny, zresztą zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Dobra, to Wam chciałam pokazać. To jest ta tabelka, którą ściągnęłam od Dogram Princess. Zresztą dużo dziewczyn to robiło, bo w ogóle mam taką fajną z moim pieskiem, fajną tą, fajny magazyn, który kiedyś kupiłam. No i tutaj ja zrobiłam, nie robiłam tam bez nabiału, jak ona robiła, tylko zrobiłam tak. Tutaj mam oczywiście dni i ja nie robiłam sobie 2 tygodni, tylko od razu miesiąc. Tutaj mamy tak, woda z cytryną. Śniadanie, green juice, obiad, podwieczorek, kolacja, ćwiczenia i no sweets. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to ja Wam jeszcze potem poopowiadam, ale to nie jest tak, że ja ćwiczę na ogół, to staram się na spacer, póki jeszcze jest fajna pogoda, bo po prostu spacery są dla mnie dużo prostsze niż jakieś ćwiczenia jakoś. Wydaje mi się, że lepiej zacząć od tych spacerów, a potem iść ćwiczenia niż, niż wiecie, ćwiczyć tydzień, a potem na to się zniechęcić i po prostu zaznaczę. Tylko więcej tu sobie zaraz zaznaczę, że już wypiłam wodę z cytryną i potem do Was jeszcze powrócę. Dobra, więc jeżeli chodzi o śniadanie, to mam tutaj herbatę z cytryną. I tak, tutaj mam omlet. Nie wygląda mu przepięknie, bo miałam małe z nim problemy. I tak, to jest omlet z 2 jajek, szynki i chciałam dać trochę sera, tak trochę, bo on jest tłusty. Troszkę sera, żeby to się skleiło, ale niestety nie miałam sera żółtego w domu, więc dam trochę topionego. Mam nadzieję, że będzie dało się to zjeść. Do tego mam kilka kawałków papryki i 2 kawałki chleba rodnego, czy to jest w sumie pumpernikiel z tymi śliwkami, ponieważ ja go uwielbiam. No i tak się prezentuje to śniadanie. Ogólnie to jem zawsze jajka na śniadanie, bo dzięki nim jakoś tak się potrafię zasycić. No i to by było na tyle i widzimy się później. Dobra, słuchajcie, ogólnie to ja się już ogarnęłam, umalowałam, widzicie, i teraz wychodzę na spacer, bo mam pójść po mamę do pracy, co mogłam podjechać autobusem do tego właściwego przystanku, kiedy muszę podjechać do Piaseczna. I to by mi zajęło w sumie z dojściem jakieś 10 minut, ale postanowiłam, że się przejdę i to mnie zajmie jakieś 25 do pół godziny. No i potem jeszcze od tego przystanku już muszę dojść, więc ogólnie będę miała zaliczone tak jakby te ćwiczenia, miała spacer. Może jeszcze sobie zrobię wieczorem jakieś pół godziny cardio, wtedy będę miała już zaliczone te ćwiczenia. I nie będę Wam nic nagrywać na dworze, dlatego że tak sprawdziłam i jest Boże, dlaczego się nie patrzę w obiektyw. Muszę się przyzwyczaić. Byłam na chwilę na dworze z psem i wieje po prostu taki wiatr, że to by nie miało sensu, bo w ogóle by to mnie zagłuszyło, więc nie będę Wam nic nagrywać. Teraz spotkamy się jak będę już piła green juice i pokażę Wam, jak to robię. No i też potem chciałam Wam trochę poopowiadać o tych ćwiczeniach, wiecie, taka gadka szmatka. To co? Widzimy się potem. Dobra kochani, przyszedł czas na drugie śniadanie. Tym co tam jest z tyłu, nie przejmujcie się, bo to jest papier do pieczenia, będę zaraz robić te oponki, no bo wiadomo, że na tym oniku trzeba zrobić pączki. Więc tak, mój green juice. Tu jest tutaj garść szpinaku, taka większa, to będzie pewnie na 2-3 osoby, bo tak po prostu wychodzi. I często sobie robię na przykład z jabłkiem, ze szpinakiem i z wodą po prostu. Ale tam jest dużo roboty, trzeba mieć jabłko pokroić, w ogóle to sobie mi się nie chce, ale pokażę Wam, ale tamten robię sobie bardzo często. Czasami jak potrzebuję naprawdę takiego dużego, drugiego śniadania, to po prostu robię sobie koktajl z banana, mleka i cynamonu. Próbowałam się przekonać tych mlek roślinnych, kupiłam i kokosowe, i migdałowe, i sojowe i po prostu mi tak nie wchodzi, jest dla mnie tak obrzydliwe. I ja naprawdę szanuję ludzi, którzy piją, bo to może i nie smakuje, mi to nie smakuje i jednak jestem przykrowi mleku. Ale tak, jeżeli chcę taki szybki koktajl zrobić, to tutaj mam właśnie garść szpinaku i zalewam to po prostu, jak mam to powiedzieć, sokiem pomarańczowym.
trochę i po prostu potem to miksuję i pokażę Wam po prostu, jak to już będzie zrobione. Dobra, tak to wygląda. To jest po prostu szpinak i sok pomarańczowy. Właśnie jak nie mam czasu, robię sobie taki szybki koktajl, to też ten sok pomarańczowy daje trochę smaku. I tak to wygląda, jest bardzo dobry i mi on bardzo smakuje i wreszcie nauczę się jeść szpinak, bo bez przetworzonej rzeczy szpinaku nie jem. I powrócę do Was, jak będę jadła obiad. Dobra, więc teraz jeżeli chodzi o obiad, to mam taką jakby rozpustę, wiecie, ale jak jest pusty czwartek, to można sobie pozwolić. I tu mam tak ziemniaki pieczone, takie ćwiartki w ziołach. Do tego mam jednego pomidora, takiego mniejszego. I to są piersi kurczaka w ziołach i w płatach okłodzionych. To wszystko pieczone w piekarniku, więc jeżeli chodzi o obiad, to tak to wygląda. Do tego będę piła wodę z cytryną. Dobra, miałam Wam nagrać coś o ćwiczenia do tego krótkiego vloga, ale wiecie co? Ja teraz dosyć często zmieniam te ćwiczenia. Bardzo często ćwiczyłam z Moniką Kołakowską, z którą nadal ćwiczę. Ćwiczyłam z Fitness Blender, ćwiczyłam z Ewką, ale to jakoś tak nie za bardzo mi pasuje. Więc pomyślałam, teraz cały czas próbuję innych filmików, więc pomyślałam, że po prostu nagrałam oddzielny filmik na ten temat, jak ćwiczę. Więc po prostu to, no, znowu się powtarzam, znowu. Więc zrobię po prostu tylko oddzielny filmik, więc jeszcze Wam tylko pokażę kolację i to będzie koniec vloga, więc... Więc jeżeli Wam się podobał ten krótki vlog, to kciukujcie w górę. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam Was do subskrypcji. Filmiki będą Wam się pojawiały. Po prostu będziecie widzieli, będziecie mi dostawali wiadomości o nowych filmikach. Ja się z Wami żegnam. Buziaki, do zobaczenia, pa pa. I teraz przyszedł na powieczorek. Wiem, że tutaj niektórzy mnie skatują, zabiją, w ogóle będzie masa komentarzy, że to jest złe, niezdrowe i w ogóle. Ale jest to fantazja z czekoladą mleczną. Ja wiem, że gniazda czekoladowa, tam wiecie, jak to powiem, sama tata. Ale po prostu raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Mam nadzieję, że jak zjem to raz w miesiącu, raz na dwa, naprawdę nie umrę. Nic się nie stanie. Ja wiem, że oczywiście nic się nie stanie, nawet jak zjem 800 hamburgerów. I oczywiście lepiej wziąć jogurt naturalny i płatki kukurydziane, ale po prostu miałam ochotę na to. I sobie to wziąłam i nie widzę w tym żadnego problemu. No więc to będzie, pewnie sobie zrobię tego herbatę albo czystek sobie zaparzę i widzimy się na kolacji. Dobra, i przyszedł czas na ostatni posiłek, czyli na kolację. I tutaj mam tak, pokrojone pomidory w kostkę, do tego feta, trochę oliwy z oliwek i bazylia otarta. Tutaj mam dwie kromki ciemnego pieczywa ze słonecznikiem. No i tak się to prezentuje, taka miarka ta kolacja. Mogłam w sumie sobie nawet odradzić, oczywiście w sensie mogłam zrobić to bez chleba, ale mam ochotę na jakieś pieczywo. Więc to jest koniec vloga. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie kciuki w górę. Piszcie co to o takich filmikach myślicie, tak? Bo się zapamiętam. I jeżeli chcecie jakieś filmiki, żebym gotowała takie zdrowsze dania, no to oczywiście dajcie kciuka w górę, napiszcie mi na dole. Mam na przykład różne przepisy, na jakieś owsianki pieczone, na takie rafale dietetyczne, na jakieś makarony. Więc naprawdę, jeżeli chcecie, to dajcie kciuka w górę, się już z Wami żegnam i do zobaczenia, pa pa.